Dyżurny stanowiska kierowany komendanta powiatowego w Dzierżoniowie w dniu 28 czerwca otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego w Bielawie na ulicy Dzierżoniowskiej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia JRG Dzierżoniów zastano pożar samochodu osobowego, częściowo ogaszony przez osoby postronne przy pomocy gaśnicy proszkowej. W działaniach straży brały udział zastęp JRG Dzierżoniów oraz zastęp OSP Bielawa. Na miejscu była policja, ruch wahadłowo odbywał się na ulicy Dzierżoniowskiej. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojeździe, zakręceniu butli z gazem LPG oraz ugaszeniu przyjemnego prądu wody.